dyrektora generalnego. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Proszę pani, mówi Zbigniew Stonoga. Dzwonię do pani w takiej sprawie. Co tu zrobić, żeby jakoś przyjść do państwa, jakiś wniosek złożyć, coś i gdzieś iść, żeby dostać 13 tysięcy złotych? Proszę pana, proszę wysłać na pocztę, na adres kancelarii Sejmu. Ale i, pana marszałka. Jak pani myśli, dadzą czy nie dadzą? Nie, zależy w jakim... dadzą pan... No za nic, proszę pani. A za nic mówi pan... Pani dyrektor szanowna, bo chodzi o to, że tak, komuna nas oszukiwała, Platforma nas oszukiwała, teraz PiS nas dyma i proszę wybaczyć, to nie jest przytyk do pani. No i jak te nieroby, złodzieje z wiejskie biorą za darmo po 13 koła, to tak sobie myślę, przez to noga jestem, trochę znany, może i ja, bo ja też nic nie robię, tylko się obijam od lewa do prawa i może ja bym też 13 dostał. No nieładnie, no pani dyrektor, tak grzecznie z panią rozmawiałem, a pani mnie się rozłączyła się, no. Nie bardzo nieładnie. Zadzwonimy jeszcze teraz do kancelarii Senatu. Kancelaria Senatu. Jest Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Już patrzymy tutaj. No dzisiaj jest taki... No może by dali jakie pieniądze, no. 694 694 9512 9512. Parę złotych chociaż, no tak na święta. Ach, to dział petycji, ja nie chcę z działu petycji, nie, no po co mi dział petycji, ja chcę do gabinetu marszałka. Pion niejawnych, a gabinet marszałka gdzie jest? A dlaczego tu nie ma w ogóle tych telefonów? Kontakt z kancelarią, dział prasowy, szef, minister Kowalski. Dzwonimy do ministra Kowalskiego. No chociaż no już nie chcę 33, ale może 22,5. Tak sobie te nie robię, inne wzięły. 9, 4, 10. Sekretariat pana ministra Jakuba Kowalskiego się kłania. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Mówi Zbigniew Stonoga. Proszę pani, dzwonię do pani, bo chciałbym dostać 22 tysiące złotych. Tak za friko. Czy pani mogłaby jakoś pomóc biednego obywatela, bo ja też nic nie robię, no nie kradnę tak jak ci z wiejskiej, ale nic nie robię tak jak oni i chciałbym 22 na święta, bo mam rodzinę, wie pani, biednym bym może rozdał. No rozumiem, ale cóż, ja pracownik taki zwykły mogę panu poradzić. Proszę pani, to ja w imieniu społeczeństwa mam do pani prośbę, chociaż niech ich, no niech ich chociaż pani po kostkach trochę pokopię, no. Tak, no dobrze. To serdecznie panią pozdrawiam i życzę pięknych świąt. Ja również pozdrawiam. Dziękuję i życzę też radosnych świąt Bożego Narodzenia. Do widzenia pani, dziękuję pięknie. Do widzenia. Nic z tego, proszę państwa. Ale pani obiecała, że pokopię po kostkach. Dobrego dnia. Trzymajcie się.